Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Global Quiz. Jak mi miło spojrzeć na arenę, która jest pełna. Pamiętacie, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, na arenie były 3 osoby. Czy jest moja ulubiona siła spokoju, jak daje reszta tych botów, które rypią tutaj? Są, oczywiście. Już pisaliście, że widzicie ich cały czas, że siedzą, rypią boty. Więc tak, zgadza się, wszystko się zgadza. Słuchajcie, przeglądałem sobie dzisiaj jakieś są rzeczy do zrobienia. Zabawne, że na UNESCO jest. Nie, na UNESCO są przecież. Myślałem, że to jest UNICEF i Rosja. Jakoś tak pomyślałem, że to takie dosyć zabawne. W każdym razie geografia Polski dzisiaj pomyślałem sobie. Dlaczego nie? Geogeserów mamy dużo. Mogą być trochę ciekawsze pytania, trochę inne. Więc co, spróbujmy sobie. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Jak nam pójdzie całość. Czy w Polsce występuje? Tak, nazywa się Pustynia Błędowska. To jest polska pustynia. Dokładnie. Tam kręcono jakiś film. Tam, poczekajcie, tam nie kręcono Faraona na Pustyni Błędowskiej w Polsce właśnie? Tak mi się wydaje. Dokładnie. Granicą północy pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość 4. Przez pustynię ze wschodu na zachód przepływa rzeka Biała Przemsza. W Polsce jest tylko jedna pustynia. Okej. Okay. No dobra, to było, nie było takie trudne. Widzę, że Włosi 100% akurat widzieli, ale patrzcie, dużo Polaków grało w ten quiz, więc okej, okay, nice. Geometryczny środek Polski znajduje się w miejscowości. Jest taki gość, on jest chyba w ogóle tym szefem Mediacraftu na Polskę. Ryan Sołkarz on się nazywa jakoś, tak? I nagrywał właśnie odcinek, że był w geograficznym środku geometrycznym środku Polski. I wydaje mi się, że jest to. Kutno to chyba nie jest. Warszawa na pewno nie jest. Łódź też nie, wydaje mi się, że to jest. Łódź jest gdzieś tu. I to jest chyba Piątek w takim razie. Tak, dokładnie. Więc nie, to dobra, to nice. Dużo Polaków widzę, że grało w ten quiz. Pod względem ludności miast Polski przeważa Warszawa, a potem jest Kraków i Łódź. Które miasto jest czwarte? Okej, okay. To może być trudne, bo w sumie wszystkim pasują. Szczecin nie. Wrocław, Poznań i Gdańsk mi pasują, wszystkie z nich. Powiem Poznań. Nie, Wrocław jednak, kurczę. 635, a potem był Poznań, okej. Okay. Tak, Szczecin był najmniejszy. Gdańsk się właśnie bardziej rozmywa, nie? Bo Gdańsk zawsze, mówisz, jest trochę rozbity na te trzy miasta, nie? Więc tam Gdańsk wiedziałem, że nie będzie na pewno. No właśnie byłem pewien z Poznaniem i Wrocławiem, no bo to wiadomo, że te stolice województw zawsze trochę wysysają wszystkie te województwa i te miejscowości inne naokoło i z całego województwa. W zasadzie, jakbyście spojrzeli, to w większości województw tak jest. Jak nazywa się cieśnina łącząca Morze Zalewu Szczecińskiego z Morzem Bałtyckim? Przecież wszyscy wiedzą, że Szczecin leży nad morzem. Zalew Szczeciński z morzem. Dziwna? Wąska? Może wąska? Dziwna. Ha! Dlaczego jest dziwna? Dziwna odbiera wody z cieśniny zwanej głębokim nurtem. Patrzcie, Ksena, ten bot. Siedzi cały czas tutaj. Ha! Intrygujące. Tama na Wrocławku przegradza Wisłę, na którym... O Jezus Maria. W jakimś dalekim kilometrze. 800 czy 600? Wrocławek. 600 bym powiedział. No 800 chyba byłby dalej, nie? Ma długość 1 km i podnosi wodę w rzece o prawie 13 metrów. Powyżej Tamy powstało jezioro, które ma powierzchnię 75 km kwadratowych i może pomieścić 370 milionów metrów sześciennych wody. Wow, nie wiedziałem, że we Wrocławku jest taki wielki zalew zrobiony cały z tego. Ha, intrygujący. No jezioro, zalew. Śniardwy jest największym w Polsce jeziorem, które jest trzecie. Śniardwy potem jest Mamry chyba, tak mi się wydaje. Łebsko, Niegościn, chyba Niego... trzecie. Mamry są chyba drugie, nie? Śniardwy, Mamry, chyba tak mi się wydawało. Niegocin chyba jest trzeci. Łebsko jednak. Śniardwy, Mamry, tak. A potem jest Łebsko i Dąbie. Ha! Ej, no to nie jest takie proste. Myślałem, że ta geografia łatwiej pójdzie. Bo miałem wrażenie, że z polskiej geografii jestem nawet niezły. Ale to proszę nie wyjdzie tak dobrze. W którym mieście znajduje się wzgórze Wieżyca? A co to za Wieżyca jest? Wygląda jakaś konstrukcja... Ja bym powiedział, że to może być warmińsko-mazurskie. Pomorski. Platforma widokowa, Kaszubska wieża widokowa imienia Jana Pawła II. Bożesz ty mój, jakie to są trudne pytania dzisiaj. Strasznie przewalone. Bóg, Narew i Wisła spotykają się w okolicach Modlina i jeziora Zegrzyńskiego. Która z tych rzek jest w tym miejscu najdłuższa? No Wisła będzie miała tam 400 km wtedy. Narew, Bóg. Stworzył Bóg rzekę Bóg, żeby Bóg mógł przepłynąć przez Bóg. Zawsze taki wierszyk.
Narew chyba nie jest taka długa. No chyba Wisła już jest tyle najdłuższa. Bóg? Bóg do Ujścia Bałtyku liczy 1200 km, podczas gdy Wisły... Wow. Wow. W życiu mnie powiedział. Który park narodowy w Polsce jest największy? Białowieski czy Tatrzański? Chyba z tych dwóch, tak mi się wydaje. Pan Tatrzański. Trzy pytania dzisiaj tylko odpowiedziałem dobrze, ale mnie ten quiz rozbija. Kampinoski jest drugi. Bieszczacki, Słowiński. W ogóle Tatry nawet się tam nie kwalifikują. Które z miast położonych w Polsce nazywane jest polskim Paryżem? A co to jest za miasto? To nie jest chyba Warszawa przecież, nie? Polskim Paryżem? Nie wiem. Szczecin? No niby dlaczego? Śródmieście Szczecina mimo rozległych zniszczeń wojennych zachowało do dziś unikalny kształt. Nadal mu w czasach Polski. No to nie wiem, Polski, no nie Paryż. Rozległe ronda, skwery są z placy wiedzistym układem ulic, wzorowane są na Paryżu. Przez wiele lat spekulowane, że ich układ i projektowanie zaangażowany był układ Parusza Georges Haussmann. Dziś jednak tę tezę się odrzuca. Jak mi rozpieprzył ten quiz, jestem jakimś strasznym frajerem. 3 na 10. To nie jest imponujący wynik, no pewnie, że tak. O Jezu, jak jestem frajer, jestem straszny. Dałem się tak rozbić. Dobra, chodźcie na arenę, może tu mi trochę lepiej pójdzie. W sensie arenie zwykle idzie jeszcze gorzej. Ojej, dobra, drugie pytanie. Jak się nazywa nauka o bagnach? Bladego pojęcia nie mam znowu. Polecimy ten quiz, wiecie co, bez dwóch pytań, więc myślę, że go po prostu zrobimy sobie całego i tyle. Paludologia. O, dobrze miałem. Jest Ksena i Sinia Ław Spokoju, moi dwaj faworyci. Okej, okay, nie, myślałem, że mi dzisiaj lepiej pójdzie, a wyjątkowo ciężko idzie. Dobra, przynajmniej się czegoś wszyscy nauczyliśmy. Do której rodziny rzędu brodzących należy widoczne na zdjęciu rakojat? Brodzące, nie wiem, może czaplowate? Nie wiem, czy to są w ogóle rodzina i rząd. O! No to słuchajcie, trochę szczęście się do mnie uśmiecha. Jak w poprzednim, kurczę, quizie, nawet dupy jak 150, to teraz przynajmniej mam trochę szczęścia, mi chociaż dopisuje, nie? To chociaż tyle, nie? Chociaż. Ale wstyd. Jak się nazywa największe jezioro Australii? Mount Eye, Darling, Denali. No wygląda jak oko, nie? To taka dosyć standardowa jest nazwa, nie? Jak u nas jest morskie oko, nie? O. Widzicie, jak w geografii polskiej się nie znam, to w australijskiej się znam. Pewnie jak był odcinek z Australii. Powiedziałem, że w Australii jest góra nazwana na cześć Kościuszko i zrobiłem jakąś taką dziwaczną konstrukcję słów, że brzmiało, że polski tam ten zdobywca, chrywna jest na Ukrainie, ale tak akurat wiem, że zdobywcą tej góry najwyższej, ten Mount Kościuszko, był Kościuszko, jakoś tak to powiedziałem, się ze mnie śmialiście. A nie miałem w ogóle tego na myśli, tak nie było wcale. To właśnie na mnie potem napisaliście, zdobywcą tego szczytu był ktoś zupełnie inny. Ej kurde, słuchajcie, rozbijam w ogóle, nie? Rozbijam bank. Może uda mi się dojechać Ksenę i Siły Spokoju w końcu. Jakiś Anon przede mną jest trochę lepszy. Który... Ojeju, kiedy została podzielona wzdłuż 38 równoleżnika? Po wojnie koreańskiej? Nie, po zakończeniu drugiej oni potem przywrócili. Po zakończeniu drugiej, a wojna koreańska inaczej uregulowała tego. Tak mi się wydaje, dokładnie. Dokładnie, jak w Niemczech. Wow. Wow. Bo wojna koreańska jakby taka dotyczyła, że północ nie chciała być podzielona. Nie chciała być podzielona, zresztą południe trochę też. Która religia jest najpopularniejsza w Wietnamie? To chyba rozmawialiśmy o tym ostatnio, było nawet chyba to pytanie. Z buddyzm, nie? Całe Indochiny chyba mają buddyzm. Znaczy na pewno nie islam i na pewno nie chrześcijaństwo, to mogę, znaczy wiem. Ale no, raczej Indochiny są tam... Wierzenia ludowe? 45%? No dalej jest dopiero buddyzm, chrześcijaństwo, spora część Wietnamczyków, tateiści. No tak, a to ma też jakby siłę w... czy siłę, pochodzenie w komunistycznym rodowodzie tego kraju. Chociaż to też nie jest zawsze tak akurat. Wiele krajów, które jak powiem, były komunistyczne, mają są bardzo wierzone. Polska, na przykład. Do kogo należy wyspa Amsterdam?
To jest chyba do USA, bo wyspa Amsterdam... Tak mi się wydaje, że to jest w USA nazwali wyspę Amsterdam, nie? Nie wiem, do Francji? Położony na południowym Oceanie Indyjskim, jest częścią francuskich terytoriów południowych i antarktycznych. Ho, ciekawe. Własnością Polaka, Adama Piotra Mirosławskiego. Ha, ciekawe. Wyspa Amsterdam. W którym kraju Unii Europejskiej używa się cyrylicy? Rumunii, Bułgarii, Ukrainie, w Serbii. Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Na Rumunii się nie używa. W Bułgarii. Serbia nie jest w Unii. Dokładnie tak. Cyrylica jest używana w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Kazachstanie, Macedonii, Czarnogórze. Tylko Bułgaria należy do Unii Europejskiej. Dokładnie tak. Rumunia też, ale w Rumunii nie było cyrylicy. To o tym się przekonałem już w jednym odcinku Geogesera. Okej, najsik. Najsik wyszło. Naprawdę jestem zadowolony. Bez dwóch pytań. Więc o ile był wstyd... O, patrzcie, czwarte miejsce. A nie grałem dwóch pierwszych pytań. Powiem wam szczerze, że geografia Polski mnie totalnie dojechała. Myślałem, że będzie dużo prostsze, a wyszło dużo trudniej niż się spodziewałem. Więc co, no dzisiaj taki krótszy odcinek, więc 11 minut. No okej, spoko. No to co, ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy byście wy, a to moi drodzy był Global Quiz, a my widzimy się już jutro. Cześć!